Był piękny dzień, więc tato... Dobrze! Bardzo dobrze. I tak to powinno wyglądać. Postanowił zabrać dzieci do zoo. Trójkę dzieci jest! A Witek nie ruszył dupy. A Witek nie wstał. Natalia, jedno dziecko chyba tam z twojej drużyny nie biegło. Tak? Ale to musisz pilnować. Które nie wstało? Witek! Wstał, ale to Witek nie poszedł. Witek i Jacek, Zosia biegły. Zosia pije! Zosia pije, tak? Uwaga, ty... Zdrowie Państwa, wodę wypite bardzo dobrze. Uwaga, czytam dalej. Nie podpowiadamy nikomu. Do zoo, by mogły zobaczyć słonia. Poszedł więc do mamy, żeby obwieścić jej tę wiadomość. Dzieci bardzo się ucieszyły. A najbardziej Zosia. Zosia. I gdzie był faul? Gdzie Zosia? Gdzie Zosia? Nie, to nie jest na czas, to jest na orientację, nie na orientację, tylko na dobry słuch. Jacek poszedł też. Witek powiedział, zabierzmy też Azora. Witek! I zaidź! Ale Witek jest idzą. Azor. Azor! Jak podpowiada! Jak to Azor? Ucieszył się, jak przystało na psa. Radośnie zamerdał ogony. Jacek i Witek bardzo chcieli zobaczyć słonia. Dzieci zapisały radośnie. Rodzice przygotowywali się do wyjazdu. A dlaczego pan podpowiada? Miałbyś bez podpowiedzi. A Azor biegał między nogami swoich panów. Pogoda dopisywała. Zosia postanowiła zabrać Azora na spacer przed wyjściem do zoo. Ale Witek ubiegł Zosię. Nie podpowiadamy. I Azor od dawna był na spacerze. W końcu późnym popołudniem cała rodzina zapakowała się do Trabanta. I ruszyła w kierunku zoo. W zoo stał dumnie słoń. Rany, jaka wielka trąba, wykrzyczały dzieci. Kto podpowiada? Powolutku, powolutku. Drobne usterki techniczne. Udało się? Udało się. Mama uciszała radosne piski swoich pociech. Tata, głowa rodziny, opowiadał o tym, czym żywi się słoń. Dzieci słuchały zainteresowane. Tylko Azor. Jak to Azor? Jak to nasz kochany Azor? Merdał za ogonem zainteresowany bardziej motylem niż słoniem.
Zwierzęta chyba nie przypadły sobie do gustu. To nie będzie, nie można podpowiadać. Po wszystkich piskach i wrzaskach radości rodzina pojechała do domu. Tylko słoń stał tam, gdzie stał. Tak, to był piękny, rodzinny dzień dla wszystkich. Taty, mamy, Witka, Jacka, Zosi i Azora. Dobra, która strona piła? Drużyna pana młodego, tak? No to drużyna pani młodej wygrywa w takim razie. Brawo, brawo, brawo. Dziękujemy wam bardzo. Dziękujemy wszystkim w ogóle. Dziękujemy bardzo.